tu masz, tego. To mi do góry teraz podnieś. No to czekaj, jakaś taka wysokość taka wystarczy, mi się wydaje, nie? Ale już nagrywa. No dobra, no to czekaj, ja bym troszkę... Troszkę dam niżej. Cięcie. Grunt. Grunt zaczyna mieć. Maszt automatyczny wysuwany w postaci klapy. Właśnie zamówiłem na Lego sobie ten. Kątowy? No i taką inną przejściówkę, bo tu mam przejściówkę teraz z SMA na... Straty, nie? Dużo BNC, mogą być. A z BNC na N, nie? A teraz będzie tylko na M. Lepiej wkręcać, bo to jest jakaś taka może dziadowska, ale nie zbyt. Dobra. Ciągamy naszego potwora. Antenka na 430 się trochę tam. Pomontujemy GoPro, żeby było udokumentowane. Dzisiaj wieje, kurde. Jest dzisiaj wiatr. Jest też zachmurzenie dosyć takie. Też cię widzę. Też cię widzę. Nagrywamy się. Dobra. Świeżutkie baterie. Pakiecik. Plan lotu jest taki, że chcę sobie polecieć tutaj, zrobię kółko, odlecę na drugi krąg, potem tam gdzieś koło Odry, zobaczymy. No wiesz, zobacz jak będzie ci tu się, wiesz, zachowywał w tym wietrze, bo dzisiaj jest rzeczywiście w plecy. Sygnalizator sobie podepnę. Na ryby. Na ryby. Nadajnik trzeba włączyć. Dobra, obraz mam, poczekam na GPS-y. Satelitki. Na rów. No jest, jest, jest. No dzisiaj takiego słońca nie ma, ale jednak... Jest lepszy, im ciemniej, tym się lepiej widzi. Chociaż ci powiem szczerze, że totalnie mnie rozwaliła ta widoczność w tym, w nocy. Troszkę wyżej, no. Kabelki, ale... Muszę to usztywić. Mógłbym sobie jeszcze dodatkowo zrobić, przywiązać do tej anteny na górze jakąś wstążkę, weźmie od razu wietroskaz, w którym kierunku wiozę. Zrestartować tego. Co, GPS-a? Nie, cholera. Dobra, chłopaki. No to wiem. Lecimy. Lotymy. Thank you.
po